Dzień dobry. W dniu dzisiejszym zrobimy grzyby w słoikach w occie. Wiele osób się pytało, jakim przepisem ja je robię. Tłumaczenie nie ma sensu, po prostu nagram, pokażę i będzie ktoś mógł skorzystać i mieć ciągę. A więc po pierwsze musimy grzyby oczyścić, odciąć kawałki, które są zepsute lub robaczywe i każdego grzyba z osobna musimy dokładnie umyć, wyczyścić i przygotować sobie małe do małych, duże do dużych, te, które chcecie przeznaczyć na słoiki. Na pewno zdecydowanie lepiej jest oddzielić od tych, które będziecie chcieli suszyć lub zrobić z nich sobie sosik. A więc, po pierwsze grzyby musimy przegotować, więc wlewamy wodę do garka, wsypujemy mniej więcej 2 łyżki soli i jak woda zacznie się gotować, wcześniej przygotowane, czyli pokrojone grzyby, chyba że macie malutkie grzybki, jeżeli malutkie, to możecie je wrzucać w całości. Jeżeli są troszkę większe, warto je sobie poprzykrajać troszeczkę na mniejsze kawałki. No, oczywiście wcześniej pamiętajcie, żeby nie było tam żadnych ślimaków, robaków albo spleśniałych kawałków. I jak już nam się woda gotuje, to wcześniej przygotowane grzyby wrzucamy do gotującej się wody. I tak w posolonej wodzie mają się gotować przez około 10 minut. Co jakiś czas zamieszajcie, a my w tym czasie zrobimy zalewę. Będziecie do tego potrzebowali liście laurowe, gorczycę, ziele angielskie, czarny pieprz, cukier, ocet, marchewkę i sól. Do przygotowania zalewy ja tak wlewam 3 szklanki wody. Do tych 3 szklanek wody wsypujemy 3 płaskie łyżki cukru. Raz, dwa i 3. Dobra. Wrzucamy około 4 liści laurowych. Jak są małe, to można ze 2 więcej dorzucić. Około 10 kulek ziela angielskiego i tyle samo kuleczek czarnego pieprzu. Gotujemy zalewę przez kilka minut. Jak się zagotuje, dodamy 3/4 szklanki octu. Na razie musi nam się zagotować. A no i oczywiście nie zapomnijcie dodać jeszcze 2 lub 1,5 łyżki gorczycy. Dobra, już prawie się gotuje. Za chwilę dodamy 3/4 lub 1 szklankę octu. A w tym czasie możemy przygotować sobie słoiki. Pamiętajcie, aby słoiki i nakrętki wcześniej dobrze wyparzyć. Ja to robię tak, że zalewam słoiki i nakrętki przegotowaną wodą w czajniku. Potem ją wylewam i mamy wyparzone słoiki. Do każdego ze słoików dorzucamy, ja wiem, po 4 mniej więcej plasterki marchewki. Już raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. I teraz wrzucamy do nich grzyby i za chwilę będziemy mieli gotową zalewę, to też zalejemy. Dobra, wlewamy teraz około 3/4 szklanki octu i tak mniej więcej przez minutę musimy przegotować, po czym gasimy i odstawiamy na bok, czy może nie odstawiamy na bok, tylko zalewamy słoiki, które właśnie będziemy wypełniali grzybami. Słoiki wypełniamy mniej więcej do 3/4 wysokości, myślałem, że będę miał na 4, ale jednak wyszły mi 3 słoiki. Zalewę mamy już gotową, oczywiście wkładamy grzyby do słoików jeszcze gorące. I póki jeszcze są gorące, zalewamy zalewą, tak żeby przykryły. Oczywiście starajcie się wlewać tą zalewę, tak aby razem z nią wleciały wszystkie składniki. Jak się nie uda wlewając, to weźcie później łyżką lub chochlą i powrzucajcie to, co nam pływa w zalewie. Niekoniecznie wszystko oczywiście, ale tak, żeby coś było. W zalewy wlewamy niekoniecznie po sam czubek.
wlewamy na tyle, żeby po prostu nam dokładnie przykryło wszystkie grzyby. Po czym zakręcamy słoiki i odstawiamy na chwilę, mniej więcej na godzinę na bok. Po czym to nie wszystko. Nie wszystko, dlatego że po godzinie, jak one tak odstoją sobie, musimy wsadzić je do góry nogami do piekarnika i na około 20 minut na 110 stopni, żeby poleżały tak sobie w piekarniku. Potem mamy słoiczki gotowe i po jakimś czasie, jak swoje odstoją, są gotowe do spożycia. Proszę, 20 minut w 110 stopniach i gotowe będzie. Tak więc, smacznego i do zobaczenia. Powodzenia. Tak, pilnujesz grzybów, tak? Filmiki nagrywasz, a grzybów pilnować to nie.